Witam bardzo serdecznie. Kolejna niedziela z nami. Anna Mandrela, kanał Ręgraf. W niedzielę o 19 analizujemy kolejne rozdziały książki. Oni jego zdetronizowali, arcybiskupa Marcela Lefebvre. Jeśli tutaj trafiliście po raz pierwszy, to nic się nie stało, ale zachęcam, żeby przesłuchać chociaż program z poprzedniego tygodnia, gdzie mówiliśmy o Marii Tenie i o Kongarze, a jeszcze bardziej zachęcam do tego, żeby zakupić, przeczytać, zapoznać się z książką Oni jego zdetronizowali. I oczywiście proszę o to, żeby subskrybować, kliknąć dzwoneczek w górę. W ten sposób będziecie na bieżąco z tym, co dzieje się na moim kanale. To jest mój autorski kanał. Teraz tutaj mnie znajdziecie w odpowiedzi na różne pytania, gdzie można mnie znaleźć. W innych telewizjach jeszcze od czasu do czasu gościnnie, gdy ktoś mnie zaprosi, ale jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co się u mnie dzieje, to zachęcam, żeby tutaj subskrybować, klikać kciuki w górę, żeby komentować i zachęcam po raz kolejny do wspierania tego kanału, aby mógł się rozwijać. Jest to działalność całkiem niezależna i oddolna. I jeszcze raz podkreślam, że nie brałam tutaj żadnych środków, czy to z Funduszu Patriotycznego, czy to z innego. Moja praca jest w 100% niezależna. To w odpowiedzi na jakieś pytania czy wątpliwości, które mogłyby się pojawiać. Wracając już, drodzy Państwo, do tematu, to właśnie ważne jest przesłuchanie tego poprzedniego odcinka o Marii Tenie. I na tym to się nie skończy, ponieważ otwieramy tutaj cały taki bogaty wątek, w ogóle nie zbadany przez polskich naukowców, tych, którzy się naukowo zajmują świętym Tomaszem z Akwiną, a to dlatego, że do dzisiaj na uczelniach wyższych być może dominuje taki nawet kult, czy to Gilsona, czy to Marii Tena. Wielu polskich tomistów było pod wpływem myśli i Gilsona, i Marii Tena. Być może, jeśli skończę książkę o siostrze Izabeli, co mam nadzieję już wkrótce będzie się zbliżać do końca. Jeszcze cały czas jest możliwość wsparcia wydania tej książki. Na pewno w tym roku się ukaże, tylko jeszcze nie wiem w którym miesiącu, ale już jest to, drodzy Państwo, proces finalny. Kolejna książka, którą chciałabym napisać, jak Bóg da, to byłaby już stricte filozoficzna, dotycząca różnych odmian tomizmu w XX wieku i pokazania ich różnic oraz tego, w jaki sposób nauka świętego Tomasza była przez niektórych z tych tomistów zakłamywana. Tutaj Marii Ten, to jest, też były komentarze na ten temat, bardzo ciekawa postać do dogłębnej analizy, więc na ten moment też nie czuję, że przebadałam ten temat. Trzeba by temu poświęcić dłuższy czas na przestudiowanie różnych jego tekstów, na to, żeby to dokładnie opracować, ale wiemy, że z człowieka, który starał się oddać naukę świętego Tomasza, potem poszedł w kierunku czegoś, co możemy nazwać personalizmem, i bardzo wiele miejsca poświęcał zagadnieniu godności człowieka. No i tutaj jest cała kwestia, której na pewno też dzisiaj nie wyczerpiemy. Co znaczy owa godność człowieka w doktrynie katolickiej, a gdzie jest to wypaczone znaczenie godności człowieka? Arcybiskup Lefebvre zauważa tutaj w rozdziale 20, więc już 20 tydzień jesteśmy tutaj razem. Arcybiskup Lefebvre zauważa, że Sobór Watykański II wraz z Marii Tenem powtarza. Tutaj będzie cytat z deklaracji Dignitatis Humanae, więc arcybiskup Lefebvre wskazuje na inspirację tej deklaracji myślą Marii Tena. To też warto sobie zanotować, to też jest aspekt chyba zbyt często jednak nie podkreślany. Cytat z tego dokumentu. W naszej epoce ludzie coraz bardziej
uświadamiają sobie godność osoby ludzkiej i coraz bardziej rośnie liczba tych, którzy domagają się, aby w działaniu ludzie cieszyli się i kierowali własną rozwagą oraz odpowiedzialną wolnością, nie przymuszani, lecz wiedzeni świadomością obowiązku. Arcybiskup Lefebvre kładzie tutaj nacisk na ten taki ewolucyjny charakter tej myśli. Ludzie coraz bardziej uświadamiają sobie. Tak jakby pewne aspekty kiedyś nie były ważne dla teologii, a teraz wraz ze wzrostem jakiejś świadomości należy im niejako oddać centralne miejsce. Mówi tutaj arcybiskup Lefebvre o pewnym takim rozumieniu sensu historii. I mamętny wiatr historii, pisze arcybiskup, popycha ludzkość w kierunku rosnącej świadomości godności osoby ludzkiej, a zatem ku coraz większej wolności od wszelkiego przymusu i ograniczenia. I to jest ten aspekt ewolucyjny, który był charakterystyczny dla nurtu nowej teologii, który również charakterystycznie dostrzegamy w myśli Teilharda de Chardin, o której więcej mówiłam, o której, jeśli chcieliby się Państwo z tym zapoznać, to zachęcam, jest dostępna do kupienia moja rozprawa na ten temat, Tomizm Garrigou Lagrange'a wobec wizji filozoficznej Teilharda de Chardin, gdzie można tam porównać te rozumienie filozofii świętego Tomasza z Akwinu z rozumieniem właśnie tym ewolucyjnym, tym rozumieniem nowej teologii, filozofii procesu, która jest charakterystyczna dla myśli Teilharda de Chardin, który jako pasjonat ewolucji chciał tą myśl ewolucyjną przełożyć niejako na wszystkie inne aspekty, również na teologię. I tutaj cytat, który wypada w całości przeczytać, to już będzie cytat bezpośrednio z arcybiskupa, który zastanawia się, czy rzeczywiście tak jest, że ta nasza epoka najbardziej uświadamia sobie godność ludzką i co to tak naprawdę jest ta godność i co naprawdę nam daje godność, więc przeczytam tutaj cały fragment. Nikt nie przeczy, że byłoby czymś bardzo upragnionym, aby człowiek sam z siebie w sposób wolny kierował się ku temu, co dobre. Ale teza, że nasza epoka i kierunek historii w ogóle charakteryzują się coraz większą świadomością godności i wolności człowieka, jest bardzo wątpliwa. Tylko Jezus Chrystus, udzielając ochrzczonym godności dzieci bożych, pokazuje człowiekowi, na czym polega jego prawdziwa godność, wolność dzieci bożych, o której mówi święty Paweł. W miarę jak narody poddawały się naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, rzeczywiście można było zobaczyć rozwój godności ludzkiej i zdrowej wolności. Jednak od czasu apostazji narodów zapoczątkowanej przez liberalizm musimy stwierdzić, że wręcz przeciwnie, tam gdzie Chrystus już nie króluje, umniejszyły się prawdy pośród synów ludzkich. Godność ludzka jest coraz bardziej lekceważona i zdeptana, a wolność sprowadzona do pustego hasła. Arcybiskup Lefebvre również tutaj nawiązuje do postulatów, jakie biskupi wnosili przed soborem. Wielu z nich postulowało, aby Sobór Watykański II potępił komunizm. O tym również pisał Józef Mackiewicz w książce Watykan w cieniu czerwonej gwiazdy. I nie został tam potępiony komunizm, a równocześnie Sobór podkreślił znaczenie naszych czasów, jeśli chodzi o tą właśnie godność, o wolność jednostki. Jak możemy się do tego odnosić? Jak w tym kontekście rozumieć to przemilczenie komunizmu, który w tak wielu krajach w tamtym czasie doprowadził do niewoli? I arcybiskup nad tym się zastanawia, pisząc, czy kiedykolwiek w historii widziano tak kolosalne i tak radykalne podeptanie wolności, jak komunistyczna technika zniewolenia mas. Jeśli nasz Pan poleca nam mądrze rozpoznawać znaki czasu,
to trzeba było pełnego zaślepienia liberałów i całkowitej zmowy milczenia, aby Sobór Powszechny, zebrany właśnie w tym celu, by rozpoznać znaki naszych czasów, pominął milczeniem najbardziej oczywisty i jawny znak, jakim jest komunizm. Już samo to milczenie wystarczy, by okryć Sobór wstydem i ściągnąć nań dezaprobatę w obliczu całej historii oraz wykazać absurdalność stwierdzeń zawartych we wstępie do Dignitatis Humanae, które przytoczyłem. A zatem jeśli historia ma jakiś kierunek, to z pewnością nie jest nim immanentne i nieruchome dążenie ludzkości do godności i wolności, które liberałowie wymyślili ad justificandas justificationes suas, aby usprawiedliwić swój liberalizm, aby zakryć zwodniczą maską postępu lodowaty powiew wiatru liberalizmu, który wieje nad cywilizacją chrześcijańską od 200 stuleci. Następnie arcybiskup zastanawia się, jaki w takim razie jest sens historii, skoro odrzucamy ten heglowski duch ewolucjonizmu, który widzi właśnie ewolucję ducha poprzez świadomość. Czy możemy w ogóle mówić o tym, że nasza historia zmierza do jakiegoś celu, czy też wcale nie powinniśmy o tym mówić? Patrząc na to przez pryzmat katolickiej teologii, ale również filozofii, arcybiskup stwierdza, że jest postać, która stanowi centrum historii i jest nią nasz Pan Jezus Chrystus. Tutaj dodam od siebie, że nawet jeśli liczymy daty, to przed Chrystusem, przed Jego narodzeniem i po Chrystusie od jakiegoś czasu mówi się przed naszą erą i naszej ery. Tak jakby właśnie tutaj w samym tym układzie, jak przedstawia się daty, już widać to odejście od tej idei, że Jezus Chrystus ma być centrum historii. Nie mówi się już przed Chrystusem, po Chrystusie, ale przed naszą erą, nasza era. Cóż to ma być ta nasza era? Warto się również nad tym zastanowić. I arcybiskup również zastanawia się tutaj, dlaczego w tylu różnych książkach o filozofii historii na ten aspekt nie zwraca się uwagi. I tutaj z tego całego podrozdziału przeczytam może krótki fragment. Oto i odpowiedź na postawione pytanie, jaki jest sens historii. Historia nie ma żadnego immanentnego sensu i kierunku. Historia nie ma kierunku. Historia ma cel, transcendentny cel, a jest nim odnowienie wszystkiego w Chrystusie. I tutaj arcybiskup nawiązuje do dewizy, jaka przyświecała pontyfikatowi świętego Piusa X. Cytuję dalej. Poddanie całego porządku doczesnego jego zbawczemu dziełu, opanowanie przez Kościół wojujący doczesnego społeczeństwa, które przygotowuje wieczne królestwo Kościoła triumfującego w niebie. W konsekwencji nasza wiara zapewnia nas, a fakty wyraźnie to pokazują, że historia ma już jeden biegun. Jest nim wcielenie, krzyż i dzień pięćdziesiątnicy. Znalazła pełne rozwinięcie w państwie katolickim, czy to pod rządami Karola Wielkiego, czy w Republice Garcia Moreno, i będzie mieć swój kres, swój drugi biegun, gdy dopełni się liczba wybranych po dniach wielkiej apostazji. Czy nie przeżywamy ich właśnie teraz? Arcybiskup Lefebvre wskazuje tutaj jasno, że z perspektywy katolickiej, która nie jest jakąś tam jedną z kultur, czy jakąś z wielu opcji, jak mamy wiele restauracji, ale która jest prawdą, tak to było przez Kościół rozumiane, czyli mówimy tutaj o ekskluzywizmie. Też w mojej książce Kościół katolicki wobec buddyzmu tam bardzo często używam tych dwóch pojęć, ekskluzywizm i inkluzywizm, i odejście Kościoła z tej opcji ekskluzywnej, czyli tylko Kościół
katolicki jest prawdziwy, tu jest tylko zbawienie, do takiego poglądu, że właściwie może być wiele dróg do tego zbawienia, do takiego właśnie podejścia relatywistycznego. Ale zgodnie z doktryną katolicką, co arcybiskup Lefebvre pragnie tutaj podkreślić, w historii nie ma żadnego immanentnego prawa postępu wolności ludzkiej, ani prawa emancypacji doczesnego społeczeństwa spod panowania Jezusa Chrystusa. Ponieważ taka była narracja liberałów, żeby zerwać konkordaty, żeby oddzielić państwo od kościoła, żeby państwa nie były katolickie, twierdzili, że po prostu taki jest duch czasu, że kiedyś może państwa mogły być katolickie, a dzisiaj już żyjemy w innych czasach i to, co było, to już się nie wróci. I nawiązuje znowu tutaj arcybiskup Lefebvre do Marii Tena i Congara, którzy chociaż uważali się za myślicieli katolickich, przyjęli właśnie te liberalne tezy. Zacytujemy tutaj cały dłuższy fragment z arcybiskupa Lefebvre'a i rzeczywiście to, co ja tutaj mówię, to, co tutaj cytujemy, drodzy Państwo, to jest jakiś fragment, który wypadałoby rzeczywiście jeszcze szerzej zbadać, jeszcze szerzej opisać z perspektywy już dzisiejszych czasów, ponieważ jest już kilkadziesiąt lat po tym, jak książka Oni jego zdetronizowali się ukazała. I ten postęp, tak zwany postęp w duchu liberalnym i w duchu antykatolickim zaszedł jeszcze dalej, ale zastanówmy się tutaj nad tym fragmentem. Dla wielu będzie on taki kontrowersyjny. Ostatnio mieliśmy tutaj spotkanie z panem Tomaszem Żakiem i on mówił, że właśnie taki termin kontrowersyjny, jak nie wiemy, jak kogoś skrytykować, to zawsze można go określić terminem kontrowersyjny. No już ten człowiek nie ma wtedy, jak się z tego obronić. Ale zastanówcie się tutaj nad tym. Cytuję. Kościół nigdy nie uczył, że sens historii i postęp polegają na nieuchronnym dążeniu do wyzwolenia sfery duchowej od doczesnej i doczesnej od duchowej. Sens historii, jak przedstawiają Jacques Maritain i Yves Congar, to niedorzeczność. Czyli to, co głoszą na ten temat Maritain i Congar, jest zdaniem arcybiskupa niedorzecznością. Warto by się jeszcze kiedyś przyjrzeć temu, co rzeczywiście oni głoszą i jak na przykład prace Maritaina pod tym względem wpłynęły na polskich autorów. Arcybiskup Lefebvre interpretuje tutaj ich poglądy następująco, czyli mówimy dalej o Maritainie i Congarze. Wyzwolenie, które opisują jako postęp, jest w rzeczywistości rujnującym i bluźnierczym rozwodem między społeczeństwem a Jezusem Chrystusem. Potrzeba było całej bezczelności dignitatis humanae, aby kanonizować to rozejście i to w dodatku w imię objawionej prawdy. Przecież to jest szczyt fałszu. Przy okazji zawarcia nowego konkordatu z Republiką Włoch, Jan Paweł II oznajmił: nasze społeczeństwo charakteryzuje się religijnym pluralizmem i wyciągnął z tego wniosek, że rozdziału kościoła od państwa domaga się rozwój. Jednak Jan Paweł II nigdy nie wydał żadnego osądu dotyczącego tej zmiany. Nie ubolewał nawet nad laicyzacją społeczeństwa. Nie stwierdził choćby, że kościół poddał się wobec faktycznego stanu rzeczy. Nie. Jego deklaracja, podobnie jak deklaracja kardynała Casaroliego, to pochwała pod adresem rozdziału kościoła od państwa jako ustroju idealnego, jako rezultatu zupełnie normalnego i opatrznościowego procesu, w którym nie ma nic zdrożnego. Innymi słowy, niech żyje apostazja narodów, to właśnie jest postęp. Albo nie bądźmy pesymistami, precz z prorokami przepowiadającymi katastrofę. Jezus Chrystus już nie króluje.
Nieważne, wszystko idzie dobrze. Kościół kroczy ku pełni swej historii. A potem tak czy inaczej przyjdzie Chrystus. Alleluja. Ten naiwny optymizm pośród piętrzących się ruin, ten naprawdę idiotyczny eschatologizm, czyż nie są to owoce ducha fałszu i zbłąkania? Wszystko to wydaje mi się absolutnie diaboliczne. I drodzy Państwo, tutaj widzimy, że jeśli mówimy o tych zmianach, to nie chodzi tylko o zmiany w liturgii, nie chodzi tylko o odrzucenie łaciny. Chodzi tutaj o ten aspekt społecznego panowania Jezusa Chrystusa, tego, czy państwo ma być katolickie, czy państwo ma być laickie. Zachęcam tutaj jeszcze raz do książki, którą wcześniej cytowałam, a która jest do pobrania za darmo. Profesor Marcin Karas, Ciągłość i zmiana w kościele rzymskokatolickim w XX wieku. I tam on podaje, jak to wyglądało po Soborze Watykańskim II, jeśli chodzi o zerwanie konkordatów w wielu państwach, jeśli chodzi właśnie o ten proces laicyzacji, odrywania się kościoła od państwa. I w wielu przypadkach tutaj ten proces miał miejsce właśnie z woli i za przyczyną Watykanu. W wielu kwestiach to właśnie Watykan ten proces zaporządkował, nawet jeśli dane władze, dane państwa tego nie chciały, gdyż korzystniejsze dla nich, dla ich rządzenia tam było być katolikami. Widzimy tutaj osiągnięcie również jednego z celów masonerii, jakim było właśnie oddzielenie kościoła od państwa i żeby religia była sprowadzona do rangi czegoś, co jest jak kultura, tak? Gdzie pójście na mszę traktuje się niczym jak pójście do kina, każdy sobie chodzi na taki seans, na taki spektakl, jaki mu się podoba, ale żeby nie wyciągać z religii wniosków, które mogłyby mieć wpływ na prawo, na kierowanie krajem, społeczeństwem. Tutaj właśnie dążenie do rozdzielenia tych aspektów, dążenie do państwa świeckiego, do wyzwalania człowieka, do państwa liberalnego i efekty tego mamy dzisiaj, ale efektem nie jest wolność paradoksalnie, tylko coraz większe zniewolenie. Co widzimy również i dzisiaj, gdy ten terror przybiera jakiś nowy, dziwny rozmiar, gdy sami nie wiemy, jak ten dzisiejszy świat mamy interpretować i jak się w nim odnaleźć. I może nawet niektórzy mają mi za złe, że ja nie mówię właśnie o tej dyktaturze, która dzisiaj ma miejsce. Ale wydaje mi się, że żeby zrozumieć to, co dzisiaj się dzieje, bo o tym, co tak na bieżąco, to bardzo wiele innych kanałów na YouTubie mówi, po co ja mam to powtarzać, ale żeby zrozumieć głębię tych przemian, które nieuchronnie dzisiaj zwyciężają i które nami rządzą, to konieczne jest zrozumienie tego, co się wydarzyło przed Soborem Watykańskim II, już właśnie te teorie, Maritain, Congar, Sobór Watykański II i ta kwestia liberalizmu, społecznego panowania Chrystusa, kwestia godności człowieka, praw człowieka, na to również miał wpływ Maritain. Pod przykrywką wolności tak naprawdę kończymy na pewnego rodzaju totalitaryzmie, ponieważ tak jak prawdziwy sens historii znajdujemy w Chrystusie, tak prawdziwą wolność znajdujemy w Chrystusie. Na tym chyba dzisiaj zakończymy i zachęcam Was tu do refleksji. Zachęcam Was również do tego, żeby przysiąść do tej lektury, żeby czytać i studiować nie tylko książkę Oni Jego zdetronizowali, ale również inne dzieła arcybiskupa Marcela Lefebvre'a, chociażby ze względów czysto
filozoficznych, nawet jeśli macie inne poglądy. Mamy już dzisiaj wiele jego książek dostępnych w języku polskim, więc żeby poznać jego myśl ściśle filozoficzną, to warto sięgnąć po te książki. Szczególnie też chciałam tutaj polecić książkę Msza Wszechczasów, która również tak pod kątem filozofii świętego Tomasza z Akwinu opisuje znaczenie wszystkich elementów mszy świętej oraz wskazuje na te zmiany, które się po II Soborze Watykańskim dokonały. Jeszcze raz bardzo serdecznie Wam dziękuję za to, że tutaj jesteście, za wysłuchanie. Proszę jeszcze raz bardzo o wspieranie tego kanału, aby mógł się rozwijać. Dajcie również znać, czy sądzicie, że dźwięk się polepszył, gdyż tutaj również była praca w związku z tym wykonana, żeby lepiej to dla Was brzmiało. I cały czas chcemy się rozwijać, więc będę Wam wdzięczna za każde wsparcie. Jeśli nie w sposób finansowy, to również za wsparcie promocyjne, żeby umieszczać te programy na różnych Waszych grupach, czy to na Signalu, czy na Facebooku, czy gdzie tam jesteście, może niekoniecznie ten, ale inne programy na tym kanale. Będzie to dla mnie bardzo pomocne. Dzisiaj się już z Wami żegnam, życząc Wam wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Zapraszam znowu za tydzień o 19, ale w tygodniu też pewnie się coś pojawi na moim kanale, więc zachęcam do tego, żeby go śledzić.